Witam was bardzo serdecznie, tutaj Kielomaniak, a to Gothic 1. Na prośbę widza nagrywamy odcinek. Oczywiście dawno nie grałem w tę grę, także mogą być jakieś komplikacje, zobaczymy, ale mam nadzieję, że wszystko pamiętam. W ostatnim odcinku zakończyliśmy właśnie w tym miejscu. Sprawdźmy w dzienniku, jakie mamy misje. Droga do świątyni czczącego. Zaczynam rozumieć plan Xardasa. Poprosiłem go o pomoc w zniszczeniu bariery, której zgodził się mi udzielić, jednak nie zamierza posłużyć się w tym celu kopcem rudy. Zamiast tego poleci mi odnaleźć drogę do podziemnej świątyni śniącego. Poszukiwania Ulumulu. Szaman wygnaniec Urszak zdradził mi, że jedyny sposób w miarę bezpieczny przedarcie się do podziemnej świątyni śniącego, muszę zdobyć Ulumulu. Święty amulet przyjaźni. Respektowany przez wszystkich orków. Przyjaciel Urszaka z wolnej kopalni może sporządzić dla mnie Ulumulu. No dobra. To co? Na początek musimy odwiedzić tego przyjaciela jego. Także teleportuję się do nowego obozu. Tak, jest. Teleport magowie wody. No dobra. Zjedzmy coś. Wypadałoby najszybciej elksyrkę wypić. Jedną. Drugą. I eliksir szybkości nam wystarczy. I biegniemy do opuszczonej kopalni w nowym obozie. No to jazda. Dobra. Spadliśmy, nic się nie dzieje. Ile mamy sił w nogach, to tak biegniemy. O, widać, że nie mam tutaj treningu dzisiaj. Jeśli myślisz, że... Co my tu mamy? Ktoś tam stoi. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Przybywasz w samą porę. Przygotowujemy się do kontruderzenia. Na początek spróbujemy odbić wolną kopalnię. Brzmi całkiem fajnie. Na początek? A co zamierzacie robić później? Jak tylko odbijemy kopalnię, spróbujemy odnaleźć ścieżkę, którą przyszli ludzie Gomeza. Kiedy ustawimy przy niej straż, będziemy bezpieczni. Rozumiem. Gdzie znajdę tego strażnika rudy? Idąc stąd, trafisz na wielką jaskinię mieszkalną, niedaleko Tamy. Kronos przebywa zwykle obok kraty broniącej dostępu do kopca rudy. Ale to nieco arogancki człowiek. Będziesz musiał go jakoś przekonać, że twoja wiadomość jest naprawdę ważna. Zamierzacie ją zdobyć we czterech? A gdzie są wszyscy najemnicy? Uderzenie od frontu nie ma szans powodzenia. Ludzie Gomeza za dobrze się okopali. Spróbujemy zaatakować po cichu, zabijając jednego strażnika po drugim. Może się uda. Lee kazał mi przekazać ci wiadomość. Choć nie jesteś jednym z nas. Wielokrotnie oddałeś nam nieocenione przysługi. Dlatego chcemy cię prosić o udział w tej misji. Pójdę z tobą. Razem może się nam udać. To miało być czwórka, a to mamy dwójeczkę? Dlaczego właśnie ja? Wielokrotnie udowodniłeś, że jesteś silnym i przebiegłym wojownikiem. Poza tym znasz stary obóz i jego strażników lepiej niż ktokolwiek z nas. Trudno o kogoś lepszego niż ty. Czemu nie? I tak muszę dostać się do kopalni. Nieważne, dlaczego to robisz. Cieszę się, że jesteś z nami. Weź ten klucz. Otwiera stróżówkę przy wejściu do kopalni. Do boju! No to biegniemy. Co on chce ode mnie jeszcze? O, prawie zapomniałem. Wilk chce z tobą koniecznie porozmawiać, zanim ruszymy do kopalni. Więc lepiej do niego zajrzę. W porządku. Zaczekam na ciebie tutaj. To co? Szybki eliksirek. Mamy go na tyle. Jak coś, to się kupi. Pamiętać, jak szlachta się bawi. Kosztów nie liczy. O, na końcu liczy. Dobra. Biegniemy szybko do wilka. Zobaczymy, jaką ma to pilną sprawę. Może to będzie dla nas bardzo opłacalne. A może... Tracimy tylko czas, zaraz się dowiem. Tylko muszę gościa wychwycić. Już widzę, że stoi tam.
Witaj! Gorn powiedział, że chcesz ze mną pilnie porozmawiać. Dobrze, że zdążyłeś zajrzeć do mnie przed wymarszem. Przed jakim wymarszem? Przed waszym wymarszem do niezupełnie wolnej kopalni. O co chodzi? O co chodzi? Mam pomysł na zupełnie nowy rodzaj pancerza. Czyżby? A cóż to za pomysł? Pancerze pełzaczy są niezwykle twarde, znacznie trwalsze niż choćby stal. Oczywiście nie mam tu na myśli tych wychudzonych osobników, które nawiedzały zawaloną kopalnię Gomeza. O nie, one nie wystarczą. W naszej kopalni żyją prawdziwe pełzacze. Większe, silniejsze i jeszcze bardziej wredne. Pancerz tych bestii jest niemal nie do przebicia. Gdybyś mógł mi przynieść kilka płytek z ich pancerzy, mógłbym z nich poskładać nie lada zbroję. Brzmi ciekawie. W jaki sposób mam oddzielić te płytki od zwłok pełzaczy? To proste. Płytki na grzbiecie przymocowane są tylko przy krawędziach. Wystarczy wziąć ostry nóż i ciąć wzdłuż przerywanej linii. W porządku. Postaram się przynieść ci kilka płytek z pancerzy pełzaczy. Ciąć wzdłuż przerywanej linii. Ale to mi to wyjaśni. Dosłownie... proste jak jebanie. Tak mi to wytłumaczy. No dobra. Ważne, że mamy nową umiejętność, wycinanie płytek. Pamiętajcie, trzeba ciąć wzdłuż przerwanej linii. Dobra. Biegniemy dalej. Do góry. Dobra, jest tu gór. Witaj! No cześć. Ruszamy do kopalni. Pora przepędzić stamtąd ludzi Gomeza. Idź przodem, pójdę za tobą. Srak, to dawaj. Teraz mi ten listy niepotrzebny. O, dobra. No to jedziemy. Już możemy wyłożyć miecz. Na pewno nie będzie droga utorowana, tam tutaj nie byłem. Nasza wolna kopalnia w tym momencie jest zajęta przez strażników z starego obozu. Teraz im przykieruję flaki. Powrywam głowę z kablami. No, i to było na tyle. Muszę się jednak zabić. Tam pasuje mi elixir szybkości. Tak mi się wydaje przynajmniej. Szybko podejdę. Co on chce ode mnie? Uwaga! Brzytwy! Polują w stadach jak zębacze, tylko gryzą znacznie mocniej. Powinniśmy się najpierw z nimi rozprawić. Znasz mnie. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. No dawaj. Dawaj, Gord. Jedziemy. Tutaj z nimi. Chcący. Dobra. Jedziemy dalej. No, sobie ładnie te brzytwiaki sobie stoją. Kolejny poziom pyknął. Dobra, chodź za nami. O, tu jeszcze mamy pana wilka, który w tym momencie dostaje po głowie. Chodź dalej za nami, Gorn, zobaczymy, co słychać tam. Biegnie za nami, elegancko. No, szybko chodź. O Boże, gdzie on jest z tyłu dziś? Zaczekaj. Widzisz te wszystkie ciała? Idź do wejścia do kopalni. Ja zaczekam tutaj i przypilnuję, żeby ktoś lub coś nie zaszło nas od tyłu. Kiedy już zejdziesz na dół, pójdę za tobą. Widać, że się boi. Ma jakieś problemy z przyszłością.
Cały czas się boję, żeby go nic z tyłu nie zachodzi, bo jak był mały, to mu tata do wanny wchodzi. Dobra, zapiszmy. Sobie. Ja już tam lecę do dołu, a jak będę w kopalni... Skąd tu się kretusz wziął? No to dobra, chodź. Kolego sympatyczny. Idziemy niżej. O, jestem. Zobaczmy, co nam powiedzą. Patrzcie no, to ten gość z obozu na bagnie. Za długo zadawałeś się z tymi świrami z sekty. Zdążyli ci zrobić sam wodę z mózgu. Sam z świrem. Trzeba mi było zapłacić, kiedy miałeś okazję. Posunęliście się za daleko. Atak na kopalnię był poważnym błędem. Ale wygląda na to, że się udało, a tobie już nic do tego. Dalej, chłopcy, wykończmy go! Jeden pan już poszedł. Niedobrze jest wyjść z góry. Teraz ja będę z dołu, a wy u góry. Zobaczymy, panowie. No jeszcze przegram, ja pierdolę. Uciekamy. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pocałować. No dobra, wczytujemy. Nie tutaj, jeszcze źle wczytałem. Ja pierniczę. Dobra. Nie wiem, jak to się stało, że jestem pokonany. No, ale to się zdarza. Takie życie. Obudź się, księżniczko, to pierdolone życie, a nie wymarzony sen, tak mówiła do mnie nauczycielka w szkole. No i się zapamiętało, dobra. Łyknę sobie jednak tej brandy czerwonej. Taki dobry smak. Dobra. Wchodzimy niżej. Od razu ich rozwalam, teraz nie będę się z nim bawił. Patrzcie no, to ten gość z obozu na bagnie. Za długo zadawałeś się z tymi świrami z sekty. Zdążyli ci zrobić wodę z mózgu. Trzeba mi było zapłacić, kiedy miałeś okazję. Posunęliście się za daleko. Atak na kopalnię był poważnym błędem. Ale wygląda na to, że się udało, a tobie już nic do tego. Dalej, chłopcy, wykończmy go! Ale mnie siekli. Czuję, że zaraz będzie po mnie. Pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Szybko się nie pije. Ja wam powiem szczerze, że nie grałem. I widzę brak na przed walce, już widzę. Ale za chwilkę się rozkręcimy. Czego on we mnie bije? Gin, chamie. Jemy gorzałe. Nie pożyję. Dobra, dobrze robisz. My sobie weźmiemy do ciężką kuszę, bo mi się bardzo podoba. Koniec, chamie. Świetna robota, chłopcze. Dzięki, stary. Dobra, chodzimy tam. Nie ma co czekać. Jeszcze zapis. Dobra, druga się udało. Trochę było komplikacji, ale otwieramy ten kołobrót, żeby otworzyć wejście do
wolnej, cytując wolnej, nie wiem, czy sobie nie łyknąć szybkiego napoju, wyszleł jak kaczki. Dobra, próbujemy. Gdzie jest ten dom? Kiedyś to się spytam, kurwa. Wracaj, tchórzu! Co wracaj? Muszę się znowu napoić. Trochę ich za dużo jest. No i niestety podarze mi się udało. O, proszę, po co będzie wchodził? Jak to mu jest dobrze. Pasuje, żeby był ze mną Gorn, bo jak sam za bardzo mnie oszczeliwują. Powinien być nieśmiertelny tak jak Gorn. Zobaczmy, co teraz jest. Należy się sam do boku. Gdzie jest Gorn? Kurwa, już spadł. A jest tam Gorn, dobra. Poszło dobrze, idziemy dalej. Widzę, że Gorn zaczyna robić swoją robotę. Ten teraz jest, dobra. Idziemy dalej. Tu jakiś jest gościu. Chłopiec do bicia. Cyk, cyk. Nawet na niego nie będę czekał. O, jest tam ktoś. Jeden strzał. Tak, w chińskich filmach. O, tam kto jest? Co tam jest? Temu panu już podziękujemy. Co tu jest? Tam na razie nie schodzimy, bo nie ma czasu. Musimy sobie łyknąć szybko. Coś do picia. I oczywiście zapis. To nic nie szkodzi. Tam jest sam ten. Schodzimy oczywiście na dół. Nie wiem, gdzie jest Gorn, ale mało mnie to interesuje. Im niżej, tym lepiej. Raz, dwa, schodzę. Ops. O, tu masz karę, nie mam czasu na ciebie. Niewiele musimy mieć tych pancerzy. Ale co się da, to zbieramy. Sprawdźmy. Pancerz. Ile potrzebuje? Nic nie powiem, no ale wezmę. To co będzie, to wezmę. Dobra, idziemy dalej. Szukamy tego naszego niewolnika, który nam potrzebny jest do tego, żeby stworzyć Ulmulu, które nam będzie niezbędne do tego, aby przejść do miasta. Chociaż swego czasu jak grałem, a po prostu wypchałem się na hama do miasta i wysiekałem raz, dwa kolegów. Nie wiem, czy odbiliśmy, czy nie odbiliśmy tej kopalni. Ups, nie wywróć się, nie wywróć się, bo... O, był minimalny upadek. Thank you.
może za chwilę będzie po mnie. Czegoś nie wymyślę. Biegniemy, biegniemy, biegniemy panowie. Mam tak dużo życia. A, zdobywana strzała. Dobra, zapis jest. Wtujemy aktualny. Aha, gdzie to mieliśmy iść? Mieliśmy iść tam. To trochę nie fair, bo... Nic tu nie wymyślimy. Magorna, a pasowałby szybko zejść. Pykam. Poszło dobrze. Ale powiem wam szczerze, że dużo nie brakło i byłoby po nas. Dwa razy wczytywałem. Daję sobie jeszcze... Jeszcze jedno zabicie na przejście tej całej... Na czas odbicia w sumie. Kopalni, szybkie uleczenie. Szybko eliksirki uciekają, no to wam szczerze. Nie wiadomo od kiedy i po eliksirkach. Dobra. Rzecz jasna zapisuję. Spokojnie, chłopie. Dobra, uciekamy, zjeść coś. No, zabiłem go i gość żyje. Nawet nie zdążysz tego pożałować, gnido. No i jeszcze walczy. Tego też zabiję. Nawet no, co nie zdążysz tego pożałować, gnido. No to podejdź. Ty złodzieju mały, będziesz ruszał? Dobra, dwóch poszło. Widzę, że farma poszedłem, niby ich zabiłem, ale nie poszło im farma. Dobra. Chodzimy tam dalej. Jeżeli mi zeszczeli. A. Dwa hamstwo w kraju. O, widać, że ktoś tu rządzi. Jaki sotek potraktuje z magii. To jest szósteczka. Chcę tu wejść. Może mi nie wywalał. Kurwa, ale jaja.
Co teraz zrobię? Chcę się wsząsza przemienić? Ciężko ich zdjąć, ale spróbuję teraz zaklęciem ognistym. To jest szóstka. Tylko, że uciekają chamy. Może wejdę. Jak wejdę, to go zabiję. Wyjazd. No pa, użył drabinę, nie mogę po nim wejść. Mam nadzieję, że mnie nie zwali. Kurwa, no nie wejdę. Jeszcze jedna magia. Coś mocniejszego, tylko co byśmy tu wzięli? Obrażenia tu 30, tu 50, to też nie jest dużo. Wzięliśmy go dziewiątką, zamrożę go i tam wejdę. Taki jest system, dobra. Raz, że tracę szybko eliksiry, robię tak nieudolnie. Ja już tam idę. Dobra. Tak właśnie chciałem załatwić. Wcześniej nie miałem jak. Tam nie ma co atakować. Idziemy w drugą stronę. A mi denerwują te straszniki, dobra. O, bardzo dobrze. Poszedł gościu. Patrzę mi biję, bo nie ma sensu. Tutaj jest osrany. Zabił matkę. Szukamy dalej. Co jeszcze ciekawego jest. Zapiszę. Bo nie wiem, co mi tu czeka. O, jest pan. Wojownik. Dobra, jedziemy dalej. No jest i szaman. Kurwa, przejadę chamy. Thank you.
Dobra, pijemy. Do dna. Trzeba będzie dokupić eliksirów. Zobaczmy, co ma do powiedzenia. To jest ten chyba, na pewno ten. Tarrok chcieć pomocy! Tarrok ranny! Co się tu stało? Tarrok tu złapany przez niebieski żołnierze. Nagle czerwony żołnierze wszędzie. Czerwony żołnierze zabijać. Wszystko. Tarrok uciec tu. Czerwony żołnierze nie tu. Oni boją, Gaczluk. Ty pomóc. Tarrok boli. Ciekawe. Co mogę dla ciebie zrobić? Tarrok chcieć mocny lek. Albo Tarrok umrzeć. O jakim lekarstwie mówisz? Gaszlug, otruć Tarrok. Tarrok chcieć lek. Głupi. Głupi Tarrok. Zgubić lek. Nie znaleźć. Odzyskam twoje lekarstwo. Tarrok słaby. Obcy wrócić szybko, albo Tarrok umrzeć. Dobra, tyle w tym odcinku. W tym odcinku będziemy szukać lekarstwo i dokończymy odbijanie opuszczonej kopalni, wolnej kopalni i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzięki, pa.